Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Produkty IC Box były już gośćmi. Testowałem kilka urządzeń, tutaj Wam poleślę jeden z ostatnich linków. Urządzenia są dobrze wycenione i bardzo przemyślane, więc jak najbardziej te produkty cenię i chętnie po nie sięgam. Dzisiaj coś bardziej nietypowego, bo stacja do klonowania i docking station jednocześnie, ponieważ oprócz funkcji klonowania oczywiście mamy dostęp do tych napędów, które możemy sklonować dla SSD-ków czy HDD-ków w formacie M2, tutaj tylko SSD, oczywiście NVMe i M2, prawdopodobnie SATA, oraz 2,5 i 3,5 calowych dysków SATA i HDD i SSD. Możemy klonować oczywiście bez używania, słuchajcie, PC-ta, więc jakby standalone mamy dwa dyski, wkładamy jeden dysk, wkładamy drugi dysk i możemy je sklonować, nie włączając nawet komputera. Urządzenie oznaczone jest kodowo IB2913MCLC31. Ja mam taką wersję. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to producent wspomina tutaj o jednym slocie dla dysku M2 NVMe SSD, jednym miejscu dla dysku M2 lub 2,5 bądź 3,5 calowym SATA. I mamy też USB 3.2 generacji drugiej Type-C, czyli z adapterem do typu A, czyli 10-gigabitowy port. Dodatkowo informacja o możliwości klonowania z SATA do NVMe, czyli tutaj jeżeli mamy stary dysk w formacie M2 SATA albo też typowy 2,5 cala, 3,5 cala SATA, to możemy na najnowszy standard NVMe te dane sklonować i powinno wszystko pięknie nam działać. Mamy też informację o tym, że mamy LEDy dla informowania o statusie i postępie w klonowaniu. Tyle jeżeli chodzi o przednią stronę. Mamy też informację o spełnieniu norm europejskich, kanadyjskich. Informacja o zawartości. Mamy jeden zasilacz, jeden kabel USB, 3 gumowe nakładki na format M2, jedną instrukcję obsługi, jedno urządzenie. Wymagany system to jeden port USB typu C lub A w komputerze. Poglądowe zdjęcie z opisem, informacja właśnie o slocie jednym dla dysku SSD NVMe, on nie jest oczywiście w zestawie dołączony. Mamy też miejsce dla dysków 2,5, 3,5 cala bądź M2, ale w formacie SATA z drugiej strony. Informacja, że jest montaż sam jest bez narzędziowy, to na plus oczywiście. Mamy klawisz do klonowania. Mamy wejście jack dla adaptera. Mamy też włącznik, wyłącznik, przełącznik. Mamy port USB typu C do komputera, jeżeli chcemy hostować docking station albo podłączyć to urządzenie do komputera. I mamy klon bezpośredni przycisk, przełącznik do klonowania. Tyle jeżeli chodzi o instrukcję. Mamy też informacje o tym, jakie urządzenia są wspierane. Dyski SSD M2 22 42, 60, 80 mm, więc większość popularnych standardów. Jeżeli chodzi o dyski SATA, to mamy tutaj M2 i NVMe, oczywiście M2 również jest wspierane. Dyski twarde 3,5 cala, 2,5 cala SATA. I informacja, że w tej chwili jest możliwe przy tym urządzeniu klonowanie z SATA do PCI NVMe, czyli dwa dyski NVMe możemy sklonować, jeżeli już taki NVMe, czy taki SATA dysk w formacie M2 posiadamy w systemie, to możemy przejść na nowszy standard NVMe. Instrukcja w wielu językach, jest to clone station, czy docking station dla dysków o różnych formatach. Z ciekawszych informacji, samo urządzenie, słuchajcie, jest wyprodukowane na Tajwanie. Nie w Chinach, ale na Tajwanie, więc
No być może możemy liczyć tutaj na nieco lepszą jakość. Kod kreskowy do supportu. Nie pozostaje mi nic innego jak rozpakować urządzenie. Chyba coś źle rozpakowałem, ale mamy zasilacz. Zasilacz jest, słuchajcie, 36-watowy, więc jest solidnie. Mamy trzy gumeczki do instalacji dysków. Mamy kabel z fajnym logiem IC Boxa typu C do C bądź A z adapterem. Brawo, producent. Bardzo ładne. Bardzo ładnie to rozwiązane jest. Mamy też rzep, żeby kabel się nie plątał. No i mamy, słuchajcie, jeszcze trochę instrukcji. Tak, mamy trochę instrukcji obsługi. Mamy też informacje o kolekcji na 2023 rok, jeżeli chodzi o portfolio hubów. Mamy instrukcję pełną obsługi. Urządzenie jest naprawdę ciekawe. Mamy tutaj przycisk do klonowania. Mamy tutaj postęp, jeżeli chodzi o klonowanie. Mamy sygnalizację włączonego zasilania, logo producenta, informacje dosyć jasne, gdzie mamy źródło, czyli source, czy to jest dysk w formacie M2, czy to jest dysk w formacie bardziej tradycyjnym 3,5-2,5 cala. I mamy finalnie target, czyli cel, docelowy dysk SSD, czyli w zasadzie możemy klonować z dysku, słuchajcie, M2, SATA bądź NVMe, bądź też z dysku albo SSD 2,5 cala, 3,5 cala, 3,5 calowych SSD-ków prawie nie ma, ale z dowolnego urządzenia bardziej tradycyjnego w formacie 2,5 czy 3,5 cala, bądź też ewentualnie z formatu M2 na format NVMe. I to jest jakby out of the box, bez dodatkowych sterowników, bez oprogramowania. Możemy to zrobić w zasadzie bez komputera. Mamy tutaj gniazdo zasilania, sam włącznik urządzenia, Type-C, Type-C, czyli USB. I mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze ciekawostkę, bo mamy opcję przełączenia z trybu, nie wiem, czy to się da przełączyć, ale chyba się da. Tak, da się przełączyć. Możemy klonować SATA na NVMe, ale jest też opcja klonowania NVMe na NVMe, więc brawo, producent, bo tak pierwotnie to mogłoby sugerować, że mamy tutaj, a nie, przepraszam, też mamy NVMe. To, czyli możemy klonować też z NVMe na NVMe, czyli nie jest to tylko urządzenie do klonowania tych starszych standardów na nowe NVMe, ale możemy też sobie na przykład wziąć dysk NVMe, nie wiem, 1 TB i sklonować go na 4 TB. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Jeżeli chodzi o to, jak sobie poradzić z tego typu testami, to oczywiście przetestujemy to i wtedy będziemy w stanie powiedzieć więcej w praktyce. Z drugiej strony mamy informacje o kraju produkcji, Tajwan. Nazwa kodowa urządzenia, oczywiście Right Sonic, właściciel marki Icebox jest z Niemiec, więc tutaj sam produkt był zapewne zaprojektowany w Niemczech, wykonany na Tajwanie i rzeczywiście ta jakość jest bardzo solidna, jeżeli chodzi nawet o plastiku czy spasowania. Tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, wszystko wydaje się być bardzo solidne. Mamy jeszcze takie gumeczki, które pozwalają nam położyć urządzenie na stole, na blacie i nie martwić się o to, że się będzie przesuwać. No i słuchajcie, no mnie nie pozostaje nic innego, jak przejrzeć może instrukcję, ale widzę, że wszystko jest na tyle jasno opisane, że chyba to nie będzie konieczne. Po prostu zamontować dwa dyski i sprawdzić, jak to funkcjonuje. Tak naprawdę widzę tylko jedną wadę w tym urządzeniu. Słuchajcie, mianowicie, jeżeli chcielibyście użyć jako docking station tego urządzenia, możecie użyć tylko dwóch napędów, bo te pierwsze dwa sloty są niestety
tak blisko siebie, że wykluczają użytkowanie, albo użytkujecie dysk SATA, no albo niestety dysk NVMe czy SATA, ale w formacie M2, bo o ile tutaj go zamontujecie solidnie, to już w tym momencie nie zmieścicie tego dysku w slocie, bo tutaj wymagane byłoby włożenie go w ten sposób, zgodnie z konektorem. No i nachodzimy na dysk M2, przepraszam, więc albo dwa dyski M2, albo SATA, czy 3,5 cala, albo 2,5 cala i M2. Niestety dwóch dysków jednocześnie, trzech dysków jednocześnie włożyć się nie da, tylko dwa. Ale to jedna, jedyna wada, którą być może producent zlikwiduje już w kolejnej rewizji. Tutaj mamy widoczny efekt klonowania dysku 500 czy 512 GB na większy model 1 TB. Jak widać, urządzenie robi to w ten sposób, że tworzy partycję 500 gigową, 1,5 TB, a pozostałe 500 GB pozostawia jako wolną przestrzeń, więc jeżeli chcemy, możemy albo tą partycję rozszerzyć, ale musimy to już zrobić samodzielnie, bądź też utworzyć nową partycję dodatkową, kolejną 500 GB. Fajne rozwiązanie, bo w przypadku dysków często zmieniamy modele mniejsze na większe, więc tutaj dobrze, że producent rozwiązał to chyba w najlepszy możliwy sposób. Czas sklonowania partycji 500 GB na dysk 1 TB, czyli te 500 GB, to około 12 do 15 minut, więc myślę, że czas klonowania jest jak najbardziej ok. Pamiętajcie o tym, że całkowicie normalną sytuacją jest to, że po sklonowaniu i podłączeniu obu tych dysków naraz do komputera mamy konflikt adresów i system Windows uniemożliwia pracę jednocześnie tym dwóm dyskom w systemie. Podsumowując materiał, świetne urządzenie, tak naprawdę posiadające być może tylko jedną wadę, na upartego, że nie zmieszczą się jednocześnie dysk M2 i 2,5 cala, jeżeli chodzi o docking station, bo przy klonowaniu wiadomo, że jest tylko jeden źródłowy dysk, natomiast gdyby tutaj nieco przesunąć ten slot bardziej w lewo, byłoby w zasadzie urządzenie idealne, więc jest pole do poprawy dla producenta. Cała reszta to już tylko superlatywy. Urządzenie zarówno sprawdza się jako docking station, gdzie możemy mieć dostęp do dwóch napędów jednocześnie w systemie, jak i, słuchajcie, jako świetne, bardzo szybkie narzędzie do klonowania, również bez użycia peceta. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie podobnych urządzeń, czy też zamierzacie nabyć. Jeżeli tak, to dajcie znać, czego szukacie. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę oraz udostępnianie, szerowanie tego materiału, aby niósł się po sieci. Jeżeli jeszcze do tej pory nie zasubskrybowaliście kanału, to proponowałbym zrobić to teraz najlepiej z dzwoneczkiem. A na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych filmów z portfolio produktów Ridesonica. Hej, hej, do kolejnego materiału.